Była to poniekąd trudna decyzja, ponieważ do tej pory pracowałem, można powiedzieć, z chłopakami wieku juniora, wieku kadeta. Ci w drugiej lidze, gdzie ci chłopcy budowali tak naprawdę skład drugiej ligi. Ale po rozmowach z prezesem Jackiem Sękiem i omówieniu, można powiedzieć, takich podstawowych informacji na temat budowania drużyny, doszliśmy do wniosku, iż budujemy drużynę młodych zawodników, ambitnych zawodników. Można powiedzieć, ci wszyscy chłopcy, którzy tu u nas są przeze mnie znani, ponieważ walczyliśmy wielokrotnie na dużych imprezach typu półfinały Mistrzostw Polski Juniorów, finały Mistrzostw Polski Juniorów, i tych chłopców doskonale znam, więc można powiedzieć, że chwilkę się zastanawiałem, ale zgodziłem się, ponieważ jest to bardzo, bardzo ciekawa liga, jest to bardzo mocna liga i bardzo bym chciał w tej lidze coś tam, można powiedzieć, zwojować z chłopakami i moim zdaniem to będzie takim miodem na serce, jeżeli tam uda nam się parę meczów wygrać i ten sezon zakończyć na w miarę dobrym, na dobrym miejscu. Poznając trenera Daszkiewicza na początku, miałem wielkie obawy w stosunku do jego osoby, ponieważ wydawał się takim zimnym człowiekiem. No ale można powiedzieć, po kilku miesiącach znajomości, już po kilku latach znajomości, tak naprawdę bardzo dziękuję trenerowi Daszkiewiczowi, bo tak naprawdę w tym miejscu, gdzie jestem tak naprawdę dzięki niemu i cały warsztat, jaki posiadam, to zawdzięczam tak naprawdę jego osobie. Wiele rzeczy przede wszystkim się od trenera Daszkiewicza mógł nauczyć. Już może odbiegnę całkowicie od aspektów siatkarskich, a skupię się na aspektach, można powiedzieć, z takiego wzajemnego szacunku. Jak ważną rolę tak naprawdę odgrywa charakter, jak odgrywają aspekty mentalne. Według mnie styl przez niego narzucany był bardzo dobry. No, mówię, w większości meczów, można powiedzieć, to się sprawdzało, ale tak naprawdę, jeżeli nie mamy zawodnika, można powiedzieć, w jakiś sposób charakternego, jeżeli nie mamy zawodnika, można powiedzieć, którego mentalność już dojrzała do tego punktu, iż jest on gotów wygrywać mecze, to też ciężko narzucić takim zawodnikom, można powiedzieć, jakiś swój styl gry. Mówię, ja jestem bardzo zadowolony, że trafiłem na taką grupę chłopców, którzy są tutaj teraz z nami w Kielcach, w pierwszej lidze, bo tak naprawdę, jeżeli już dochodzi, mówię, do jakiejś mocnej walki, do jakiegoś mocnego zaangażowania w przysłowiowych dyszelkach, no to mówię, to aż strach wejść na wyższy poziom, czyli na fragmenty. Myślę, że wszystkie aspekty w życiu siatkarza są bardzo ważne. Będziemy przede wszystkim w tym sezonie zwracać uwagę na technikę, ale nie będziemy się tylko skupiać na tej technice, tak naprawdę będziemy się skupiali na wszystkich aspektach życia, czyli również na sferze mentalnej, która według mnie jest bardzo ważna i dzięki temu aspektowi można wygrywać spokojnie mecze, tak naprawdę z każdym. Myślę, że niezmiernie ważnym aspektem przede wszystkim jest świadomość zawodnika. Świadomość przede wszystkim związana z tym, po co tak naprawdę tutaj jest, tak? Wielu jest zawodników, moim zdaniem, w Polsce, którzy, i też wielu ja takich spotkałem, i też można powiedzieć, że kilku takich przeszło przez moje ręce, którzy byli totalnie nieświadomi tego, po co tak naprawdę są, po co grają tą siatkówkę, po co grają te mecze, po co trenują. No, dla mnie tak naprawdę temat narzekania, a po co to, a po co ta siłownia, a po co tyle, a po co tamto, jest tak naprawdę złym podejściem chłopaków. Można powiedzieć, już w skali Polski, ponieważ świadczy to o tym, że ci chłopcy tak naprawdę nie kochają tej siatkówki. Myślę, że jeżeli się kocha ten sport, jeżeli się kocha to, co robi, to myślę, że narzekanie, po co to, po co tamto, powinno tak naprawdę zakończyć karierę takiego zawodnika. To są chłopcy, którzy są nauczeni przede wszystkim tego, iż tak naprawdę czy trener ma 30 lat, czy trener ma, można powiedzieć, 40 czy 50 lat. Myślę, że to dla tych chłopców jest tak naprawdę jednoznaczne z tym, że jest to trener i chłopcy są już tak naprawdę nauczeni i wynieśli to ze swoich klubów młodzieżowych, przede wszystkim szacunek, tak? I to jest tak naprawdę to, co też będę chciał w chłopakach zaszczepić, żeby mieli przede wszystkim szacunek do trenera, do całego sztabu, ale przede wszystkim, żeby chłopcy mieli szacunek do własnych siebie.